skoro wybuch jest możliwy, to dlaczego rejestratory nie zanotowały zmiany ciśnienia w samolocie? Prawdopodobnie nie zdążyły. Fala uderzeniowa jest dużo szybsza od fali dźwięku. Jeżeli przyjmujemy, że taki wybuch nastąpiłby, on po prostu zniszczyłby urządzenia rejestrujące wcześniej, przed nagraniem. Dziwi są przykładem na tą dodatkową energię, która była niezbędna do rozbicia samolotu na wiele części. No, foteli było około 100. Żaden nie został niezniszczony. Wszystkie były zniszczone. Eksperyment, który przeprowadziliśmy wybuchowy, pokazuje, że tył samolotu najprawdopodobniej został odrzucony, a tam się znajdowało urządzenie nagrywające. Generalnie wybuch ładunków mieszanin paliwowo-powietrznych czy ładunków termobarycznych nie pozostawia jakichkolwiek śladów materiałowych. Nie mieliśmy możliwości jechać na miejsce katastrofy. Miejsce katastrofy zostało całkowicie zmienione. W pierwszym momencie komisja Millera zjawiła się w Smoleńsku 11 kwietnia. Jakie zdjęcia tam robiono? Zdjęcia pamiątkowe. Proszę zobaczyć, jakie zdjęcia wykonywano. Miejsca katastrofy samolotu. Po prostu panowie z komisji Millera w gruncie rzeczy dokumentowali swoją obecność na wrakowisku w Smoleńsku. IU wykonywał bardzo dziwne manewry i to jest nawet słyszalne, że był bardzo nisko nad lotniskiem. I naszym zdaniem to było po prostu testowanie systemów naprowadzania tak, żeby one mogły być użyć do nieprawidłowego naprowadzania samolotu Tu-154M. Wiemy na pewno, że remont był wykonany bez właściwego nadzoru. Dokumentacja jest dokumentacją, natomiast wiadomo, że samolotu nadzorował, pilnował jeden oficer z polskich służb przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Pilot podjął decyzję o odejściu na wysokości 100 metrów nad ziemią. Tak jak na filmie było powiedziane, czekał na decyzję ze strony wieży, o decyzję o odejściu lub lądowaniu. Sam podjął decyzję potem na wysokości 100 metrów nad ziemią. Uważam, że była bardzo dobra procedura odejścia w automacie, dlatego że ma się więcej czasu na patrzenie przyrządów, jak stery są trzymane przez autopilota. Zostało pokazane na prezentacji. Piloci odliczali do 20 metrów i potem samolot odchodził i później się zaczął rozpadać. Destrukcja ogona jako takiego rozpoczęła się stopniowo, element po elemencie, odłamek po odłamku. Te silniki leżą bardzo blisko tej ulicy Kutuzowa na początku rozkładu całego samolotu. W związku z tym ta nasza teoria, że samolot rozpadł się w powietrzu, również wynika z tego faktu. Trzeba po prostu dotrzeć bezpośrednio do szczątków tego wraku i spróbować odtworzyć, zrekonstruować ten samolot. Do tej pory nie mieliśmy dostępu do tego wraku, co za tym idzie, wszystkie nasze prace są prowadzone na modelu wirtualnym. W moim przekonaniu powinniśmy ubiegać się o dostęp do tego miejsca katastrofy mimo upływu lat i przeprowadzić tam uzupełniające badania archeologiczne. Thank you.